pierwsze rozkazy. 5-1, chcemy go wreszcie dorwać, więc Golf 3 wysadzi was u południowego wybrzeża wyspy. Na ziemi macie pełną swobodę w nawiązywaniu walki. Waszym pierwszym zadaniem będzie zablokowanie wszystkich dróg ucieczki. Na pewno zastaniemy go w domu? Tak jest, 5-1. Obserwatorzy zameldowali, że jego prywatny śmigłowiec wylądował na wyspie niecałą godzinę temu, a jego łódź wciąż stoi zacumowana. Paulo najprawdopodobniej przebywa w dobrze strzeżonej willi w głębi wyspy. Pamiętaj, nie może opuścić wyspy. Ruszajcie do brzegu, kiedy tylko znajdziecie się w wodzie. Przegrupować się! Jazda, jazda! Słyszał ten wybuch. Lepiej zmierzmy się do następnego celu. Cholera! Jeden ze śmigłowców Paula wzbił się w powietrze! Kryć się! Ognia! O, czego też człowiek nie może kupić za brudną forsę? Zrozumiałem!
Zjedź jeden do bazy, oczyściliśmy magazyn. Przyjąłem. Drużyna Bravo, zabezpieczcie teren. 5-1, kontynuujcie zadanie. Nasi obserwatorzy mają was w zasięgu wzroku. Hangar z łodziami Paula jest tuż przed wami. Dostańcie się do środka i zniszczcie wszystkie łodzie. Jasne, Paulo będzie musiał uciekać w pław, jeśli zdąży. Tam jest hangar, musimy przedostać się do środka i zniszczyć wszystkie łodzie. Nikt nie może się wymknąć. Zrozumiałem, baza, 5-1, bez odbioru. Trzymajcie się blisko i ubezpieczajcie wzajemnie. Wiedzą, że przyszliśmy po Paula, więc będą go bronić. Atakujemy! Raz, raz, raz! Zrozumiałem, 5-1. Powodzenia!
Wysoł 5-1, zadanie wykonane. Powtarzam, zadanie wykonane. Paulo został unieszkodliwiony na dobre. Zrozumiałem, 5-1. Idźcie na plażę. Spłyną po was łodzią. Zachowajcie czujność. Nadal nie mogą kręcić się niedobitki armii Paula. Zrozumiałem, wyruszamy. Trzymajcie się blisko siebie i sprawdźcie stan. Nie wiadomo, ilu ich jeszcze zostało. Chyba nie dali za wygraną. Nadchodzą. Nie zatrzymujcie się, zatrzymujcie. Jesteście cali. Świetnie, 5-1. Ty i twoi ludzie zasłużyliście na wielkie uznanie.